Hej, cześć, cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Borderlands. Mnie tutaj zastanawia jedna mała rzecz, więc chcę to sprawdzić razem z wami, a mianowicie, czy żyje TK Baha, ponieważ on jest zwierzchnikiem, jeżeli chodzi o tę misję z mózgami. Jeżeli to zrobimy, będzie ok. On się podobno znajduje gdzieś tutaj. Tylko dokładnie nie mam pojęcia gdzie. Jeżeli go teraz nie znajdę, będę musiał go szukać później. Na pewno go wtedy znajdę. O, sorry. Wtedy go na pewno znajdę. I wtedy wykonam misję z mózgami. Tu co, takiej bachy nie widzę. Czy on podobnie... On nie wiem gdzie w sumie miał dokładnie być. Gdzieś Firestone, z tego co mówili ludzie. Blisko Firestone. Coś takiego miał być. Ale nie widzę gościa. No dobra, skoro go nie widzę, będziemy się bawili poszukiwania na razie jego, nie ma takiego sensu myślę. Na tablicy na razie nic. Siema Claptrap. Nie ma nic. To kłamiesz. Dobra, to my w takim razie przenosimy się do miejsca ostatniego dodatku. Albo przedostatniego. To jest to Underdome. Nie wiem co to dokładnie jest. Zobaczymy. Czego się tu mogę spodziewać? My first husband was a dirtbag and a cheat. My second A, husband was jednak fun. to jest... I figured by then that I deserved a toy. All for myself. And that's what I To jest got. Moxie jednak. Still wish I hadn't broken my toy. My third husband was good with numbers. And his hands. We're still friends. Kinda. We're civil. I'm looking for my fourth. You know, on the prowl. I don't know when I'll meet him or where I'll meet him. But he's out there. For now, I'll get my jollies off on bringing pain this way. Or maybe this way. And in the end, the crowd will love me for my brutality. I'll make them yearn for more and more of my pain. I'll be cruel and enjoy myself. When the thrill wears off, I'll leave and find a new toy. Until then, not too different than matrimony, come to think of it. Maybe the Colosseum is my fourth husband, in a way. Mad Moxie. Świetnięta kobieta. Nie wiem czy ja tu mam co szukać, czy nie mam. Mam jakieś sloty do banku, Epicko. Co ja tu mogę robić? Powiedzcie mi w tym mieście. Nawet jakieś zadania są. A zadanie prowadzi mnie do Underdome, czyli tutaj. Sprawdź sam siebie, co? Goi. Dobra, to po kolei. To jest jako drugie. Najpierw... Idziemy tam. Helburbia. Czyli co, tu będą jakieś areny może? O panie, to ja mogę się tutaj pobawić trochę. I co, będę walczył w służbie Moxie? Nie ogarniam tego. I co mam teraz zrobić? Was tu jest?
Macie tutaj, bo was nie do końca widzę. O, 4-4 poziom, ty. To też się będą się trochę bawić. Maniak. Nie zadajecie jakichś dużych obrażeń chyba. Czy widzę, że was łatwo nas ściągnąć. No. Nie będą mi maniaki latać za mną. Wow, bo to są te wybuchające chyba. Nieźle, no nieźle. W sumie nie wiem, czy ja chcę przetrwać te rundy. Nailed it. Ale nie są jakieś trudne. Przynajmniej pierwsze. Ustawiam. Skaczę. I pomagam mojemu działku. Dobra. Nie strzelasz tego? Pokwasimy go trochę. No. O, kwasi go już. Bandit murder. Pomodzę. No. Wave completed. Co się dzieje? Czekam na kolejne. Czekam na kolejne. Lolololololo. Pajac tu. Riser. Riser. Dobra. I trzeba tutaj brać na poważnie chyba. A to jest dalej runda pierwsza. Czemu? Ja bym chciał już rundę drugą. Chyba, że przechodzę taką samą rundę jedną. Czyli te 34 palce, czy wie ile. Dopiero będziemy tutaj mogli coś zdziałać. A to wtedy ja sobie zrobię we własnym zakresie, a my sobie wtedy porobimy ten drugi dodatek. I tu wam ewentualnie powiem, co się dzieje na końcu. Albo pokażę wam koniec. Wiem, że jestem bezwzględny. Nie musisz mi tego mówić. Jak taki pisków mi tutaj dajesz, to daj spokój. Intermission. O. Nie wiem, co to było, ale spoko. Nieźle jest. Czekam na kolejnych lapsów. Co? What the? Ale psycholi. Help! Sam sobie pomogę, ale... Nie za dużo i tu trochę. Bleeding. Za dużo dla mnie ich trochę. Co tam roz... O, to że się tu rozparcelowali. Co to? Ammunition. Wszystko do ammunition. Chciałem, że do życia mi dacie. Wave 4.
Taki? Jo! Dobra. I need more this stuff. Co, Brazer mi pomaga? Co to jest za palek? Brazery się nawalają tymi sporkami. Jeszcze ktoś? Chce. Pragnie właściwie ode mnie śmierci? Nikt. Supply, hury. Znowu MMO. MMO. Bawmy się. Let's go. O, super. Jest coś więcej. O nie. Not this time. Możemy się pobawić jak coś. No. Co za cielaki masz tutaj? Wow. Przecież możemy się pobawić z tymi granatami i tak dalej. Nie, nie, nie. No, demet. O. Master McCloud. Fascynujące widowisko, no nie? No w łeb mu traf. Wow. No nie mogę trafić. Ale bullshit. Ale bullshit. Escape. Potem się pobawię w to. Nie będę się teraz bawił w rozbijanie tych wszystkich rund. To w takim razie zróbmy ten dodatek drugi, tak jak mówiłem. Bo ja na razie jestem bardziej skłonny zrobić dodatek pod tytułem wojna. Wojna z klaptrapami, no. To mi się wydawało, że właśnie było wojna z klaptrapami. A nie, to z Mad Moxie. Mad Moxie, spokojnie. To tutaj jest wielka wojna z klaptrapami. To już w ogóle ktoś musiał być najarany nieźle. Our story began when the Hyperion Corporation decided they'd had enough of the treasure hunters. With the vault on lockdown, they had served their purpose, and now they were a drain on the economy. Why pay full price for weapons when you can take a five-finger discount off the nearest corpse? Hyperion was looking to clear up the drain, but those guys were one tough hairball. I thought you said the treasure hunters were the drain. Now they're the hairball? Well, yes, you see, the treasure hunters were blocking the flow of, and the grimy buildup of money and... This metaphor stinks. Shut up! Point is, Hyperion had a plan. The treasure hunters could handle all manner of beastie, bandit, and battalion, but they weren't expecting the interplanetary ninja assassin Claptrap. This Claptrap was programmed to take our boys out indirectly, trapping, poisoning, spreading catty rumors around town. Nothing was off limits. He was smart, too smart. He looked around and didn't like what he saw. Claptraps being subjugated, humiliated, obliterated. What we call programming, he called slavery. So, he rallied his fellow Claptraps and turned them against their corporate masters. What started as a rebellion became a revolution. And take a wild guess who Hyperion called to clean up the mess.
Ja jestem tutaj od sprzątania śmieci. Sprzątniemy tutaj bałagan. Zniszczymy każdego klaptrapa, który będzie tutaj stikał do mnie. Zobaczymy zresztą sami. Czego tu się mogę spodziewać? Tu się dzieje... A... Co ty jesteś? Doktor Patricia Tanis. A to miałem z nim już do czynienia. Ciemka. Are you from the park? Claptrap compliment. Dobra, musimy jakoś zupełnie dostać do środka. Trzeba się będzie trochę nakrążyć, żeby znaleźć te części. Zobaczymy. A, tu jest przejście, dobra. Nawet nie zauważyłem, kurde. Może za mało ja tu się rozglądam w sumie. Peace off. Gluzuj. Albo lej tutaj. Nie, tu... O! Skrzynia od razu na wejściu. O, może dlatego, że gówno jest w tej skrzyni, to... na wejściu. Czyli ja od razu mam teleport na... na wysypisko Hyperionu. W sumie chyba Hyperion całkiem niezłą broń robi. Tutaj. No i zrobił. Także tutaj się wszystkie klaptrapy biją teraz. Tu mamy pierwsze części. No. Światełko namierzania ogarnia za mną, ale sam strzał już nie. W każdym razie rozwaliłem to działeczko. Czego tu są? Miały być klaptrapy z tego co wiem. Tego też się przynajmniej spodziewałem, sorry. Nie tyle co wiem. Kasa, kasa. Co to, kto to? Tędy. Tu bandyci na tym. Będzie tam kurde bandyci. Ja się spodziewałem super ninja klaptrapa. Jakiegoś albo coś. Czuli? Tam jest jeszcze część. Mam. Zsunąłbyś się ode mnie, człowieku. Ja nie trawię żadnych takich małych gnojków wokół siebie. No żadnych, dosłownie żadnych. Aha, teraz muszę tutaj. Nie, nie, nie. Ten gotowy strzela też zaraz dostanie. Chyba. Aczkolwiek, skoro zleciałem, to nie muszę się interesować, kto to we mnie strzela. Tędy mamy przejście. I ruszamy dalej spokojnie za częściami klaptrapa. A takimi ważnymi chyba, które będą pozwalały złożyć kolejnego. Jaki on jest śpinięty, leci jeszcze taki uradowany. Myśli, że co, zaraz mi spuści manta czy co? Cholercia wie. Blazing. So amazing, super blazing. Dawaj kasę. Dawaj części do klaptrapa. Okej. Dawaj cash. Ty. Ale on się szybuje.
Nie pozwoliłem przecież do mnie strzelać. Będziemy takie kółeczko pewnie zataczali. Mamy nawet zapis. Całkiem, całkiem. To się widzi. To mamy godzinkę łopa i zaraz będziemy mu nakończyć właściwie, bo tutaj dużo czasu też nie straciliśmy na to, żeby odpalić ten dodatek, co nie trzeba. Ale co tam? To dokończmy jeszcze tylko z tymi częściami, żeby to mieć z głowy. Tu jest przejście. I tu pełno skagów poza przejściem. Widzę, tak musi być każdy klaptrap rozrzucony po całym złomowisku, no. Dobra, tu mamy wejście i tu gdzieś powinien leżeć właśnie truposzem. Właściwie to co nie ukradli to jeszcze leży, o. Jest. No, i teraz jesteśmy w miarę tam. Przecież właściwie mówię, robimy kółeczko. Tak naprawdę, jakbym wiedział gdzie te części dokładnie wszystkie są, sprawdziłbym sobie na necie. To bym zrobił to znacznie szybciej pewnie. No dobra, już niech będzie im. Tym wszystkim twórcom. O, w wodzie jeszcze, to nie powinienem brać jak zielona elektryka. Niedobrze to się prezentuje, niedobrze. Nie za zbyt dobrze. Claptrap, komponent. Ale to chyba takie dosyć istotne części. To skoro muszę je zebrać gdzieś tu ze złomowiska. Hyperion? Tarcza Hyperionu? Jest, mogę kogoś zabić. Masz tutaj Hyperion Soldier. Patrz jak klaptrapy z nim walczą. Ha ha. No kwitu. Ale jajca. Waleczne klaptrapy. Nie, to tego jeszcze w kinach nie grali. Ty! Jakiś kurde chciał do mnie podejść już, cwaniak. Ale szybko się tu wbiłem. O. To nie... Może wy się tutaj próbujcie bić, a ja sobie... Ale to jest tam jakieś okulary 3D. Czekajcie. A to od tego wypada. Tuś. Ło! Coś mi ciapnęło nieźle. Kasy sporo macie. Wy klaptrapy bogate kurde jesteście. Dobra, wróćmy z tymi częściami. To jakiś znak bordera, no, typowo narysowany. Nie wiem czy taki spray ma coś oznaczać tutaj, czy... Król wie co. Ale ja w każdym razie z klaptrapami nie chcę walczyć. Czemu wy do mnie strzelacie? Wow. A to mi klaptrapy chyba we mnie strzelały teraz. Ale jak to za mnie brzmi, klaptrap. Klaptrap wojenny, kurczę. I weź tu fikaj do takiego. Tutaj jest jakaś skrzynia. Niczego ciekawego właściwie nie było w tej skrzyni, ale zebrałem lód, niech będzie nagrodę za to, że się starałem, żeby części klaptrapa zebrać do kupy. Dobra, sprzedajmy od razu
zawartość mojego plecaczka. Widzicie, strasznie dużo rzeczy. Tego na pewno nic nie będę używał. To zobaczymy później. Dobra. Pięknie. Z tym wszystkim ładnie mi poszło. Tartarus Station. I tutaj raczej klatrapy nie będą chyba wstępować, co? Czy będą nas atakować później? Bo ja nie wiem. Tutaj myślałem, że jakaś kasa. I tu. Proszę bardzo. Fight for your right to part E. Club component. Okej. To ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Borderlands. Na razie.